Witam bardzo serdecznie. To jest pierwsza nasza lekcja i dzisiaj zaczynamy nowy temat, nowy zupełnie dział, który nazywa się ciągi. I w tej lekcji będzie takie wprowadzenie, czym w ogóle są ciągi, jakimi ciągami będziemy się zajmować, także zapraszam serdecznie. Ogólnie znamy dwa typy ciągów, takich główne, najważniejsze dwa typy. To są ciągi arytmetyczne i ciągi geometryczne. I takimi ciągami właśnie będziemy my się zajmować. Co wiemy o ciągach jednym i drugim? Czym w ogóle jest ciąg? Może na początku. Ciąg to jest jakieś zestawienie liczb, które następują w odpowiedniej kolejności i widzimy powinność między nimi. Na przykład taki ciąg. 1, 3, 5, 7, 9, 11 i tak dalej. Jak widać, tutaj jest ciąg liczb. Startujemy od 1. 1 jest naszą pierwszą startową wartością i startową wartość nazywamy A w ciągach. Nazywamy A. A to jest po prostu pierwszy wyraz ciągu. Wyraz ciągu, tak będziemy to nazywać. A to jest pierwszy wyraz. Pierwszy wyraz ciągu, to jest A. I teraz tak, jak widać, one następują po sobie te liczby i każda z nich jest większa od poprzedniej o 2. To jest ciąg liczb nieparzystych, tak przy okazji. I one mają tak zwaną wspólną różnicę. Wspólną różnicę, to znaczy, że różnica między każdym wyrazem, między każdymi dwoma wyrazami jest równa 2 w tym przypadku. I D, literką D będziemy właśnie oznaczać tę różnicę. Różnica to jest, od angielskiego difference. Różnica między poszczególnymi wyrazami ciągu. To jest właśnie nasze D. Jaki jeszcze mamy ciąg? Może zmienię sobie długopis na trochę cieńszy, żeby się zmieścił tutaj w tym wpisaniu tego wszystkiego. No dobrze. Możemy mieć na przykład ciąg jeszcze taki. Na przykład 18, 15, 12, 9, 6 i tak dalej. Jak widzisz, ten ciąg jest również, mamy takie powinności jak w tamtym, z tym, że tutaj, zobacz, tutaj pierwszą wartością, czyli naszym A jest 18, startujemy od 18 i idziemy w dół. Idziemy w dół o 3. 18 minus 3, 15, 15 minus 3, 12, minus 3, 9, minus 3, 6 i tak dalej, aż dojdziemy do zera i wartości ujemnych. Czyli w tym przypadku różnica jest ujemna, różnica między każdymi dwoma jest, ujemna. I teraz zapiszemy to sobie ogólnie jako n-ty wyraz ciągu, jak powstaje. Zobacz, o co mi teraz chodzi. Wyraz ciągu, w ogóle ogólny, nie pierwszy, oznaczamy jako u i tu piszemy jego numer, który on jest w kolei w danym ciągu, n. N to jest numer. Zaraz dokładnie pokażę Ci na jakimś przykładzie może. I wtedy każdy wyraz ciągu, n-ty wyraz ciągu, to jest a, czyli pierwszy wyraz ciągu, dodać n minus 1, zaraz zobaczysz, o co chodzi dokładnie. N minus 1 to jest numer tego wyrazu, minus 1 po prostu, razy d, czyli razy różnica w tym ciągu. A d to jest, d jest jeszcze tutaj oczywiście, zapiszę u2 minus u1, albo u3 minus u2, tak? Albo u4 minus u3. Różnica jest stała. One są dowolne dwa wyrazy, kiedy odejmiemy, różnica jest stała. I to jest również warunek na to, żeby ciąg był arytmetyczny. Bo to właśnie, taki ciąg określony tym wzorem, to jest właśnie ciąg arytmetyczny. Taki, który wzrasta lub maleje poprzez to, że dodajemy albo odejmujemy od każdego następnego wyrazu pewną liczbę. Taki ciąg nazywamy arytmetycznym i takim ciągiem będziemy się przez najbliższą lekcję albo nawet dwie zajmować. I to jest wzór na n-ty wyraz ciągu. I takie podstawowe zadanie zrobię teraz, żeby jakby to objaśnić. Mamy dany ciąg 7, 11, 15, 19 i tak dalej. Naszym zadaniem jest znaleźć 20 wyraz tego ciągu. Ile będzie równy? No bo widzę, pierwszy jest 7, drugi tyle, trzeci tyle, czwarty tyle. Nie będę tak po kolei liczył, chociaż mógłbym, ale no nie o to tutaj chodzi, tak? Co sobie sumujemy? Jaki mamy wzór na n-ty wyraz ciągu?
nty wyraz ciągu to jest a plus m minus 1 razy d. Zapiszmy to. Nty wyraz ciągu to jest a plus n minus 1 razy d. I teraz musimy sobie podsumować, co tutaj wiem. Moje n to jest 20, bo szukam 20 wyrazu mojego ciągu. Więc to jest 20. U 20 równa się a. Moim a w tym ciągu jest 7. A to jest pierwszy wyraz ciągu, ten, z którego startuję. 7. A jest równe 7 i teraz tutaj mam n minus 1. N minus 1 w tym przypadku to 19, prawda? Czyli plus 19. Plus 19 razy różnica. I teraz, żeby zbadać różnicę, wystarczy, że odejmę od któregokolwiek wyraz poprzedni. No, czyli zapiszmy to sobie w ten sposób, że to jest po prostu 19 na przykład minus 15, 19 minus 15, dowolny sposób jest na policzenie 4. Albo 15 minus 11, tak? 15 minus 11, 4. Jak widzisz, ten ciąg jest arytmetyczny, bo inaczej no, nie moglibyśmy w ten sposób tych wzorów używać, więc D jest w tym ciągu czwórką. D jest w tym ciągu czwórką. Więc jak zapiszemy sobie, to jest 7 plus 19 razy 4, co w sumie nam daje 83. To w sumie nam daje 83, tak? No bo to jest 4, 40, 36, 76 plus 7, 83. 20 wyraz tego ciągu jest 83. No także jak widzisz, bardzo proste. No i nie mieliśmy z tym problemu. Zróbmy sobie jeszcze coś innego, żeby dalej to poćwiczyć. Mamy napisane teraz takie zadanie. Ciąg arytmetyczny ma pierwszy wyraz, pierwszy w skrócie w wyraz równy 120 i dziesiąty w wyraz równy 57. Znajdź 15 wyraz, czyli szukamy 15 wyraz. Piszę to tak słownie, dlatego żeby potem jakby pokazać Ci, jak liczymy takie zadania, żebyś Ty umiał to sobie z tej treści przerobić na wzór. Więc to są moje dane w tej chwili. Mam dany pierwszy wyraz, mam dany dziesiąty wyraz. Czego szukam? Szukam U15. U15 jest moją niewiadomą. Mam dane A. A jest równe 120. I mam dane U10. Równe 57. Żeby policzyć U15, to muszę mieć A, czyli 120, plus 15 minus 1, czyli plus 14 razy D. Jedynego, czego nie znam, co potrzebuję, żeby to policzyć, potrzebuję znać D. Skąd to D mogę wziąć? Z wyrazu U10. Właśnie po to nam to podali. Dziesiąty wyraz ciągu. To na razie sobie podkreślę. Dziesiąty wyraz ciągu to jest przecież A, pierwszy wyraz ciągu, dodać 10 minus 1, czyli dodać 9 razy D. A ja wiem, ile jest równy dziesiąty wyraz ciągu. Oni mi go podali. Dziesiąty wyraz ciągu jest równy 57. I z tego bardzo łatwo mogę sobie policzyć D. Przenoszę po prostu 120, przenoszę 120 sobie na prawą stronę i dzielę przez 9. To będzie minus 63, o ile dobrze policzyłem, tak? 9D jest równy minus 63. I teraz jak to sobie podzielę, przeniosłem po prostu tak, 120 na prawą stronę oczywiście. I z tego wynika, że D jest równe minus 7. No pięknie, no czyli znamy już teraz D. To jest ciąg arytmetyczny, który jest malejący, dlatego że wyrazy w nim maleją. I teraz chyba będę zmuszony to napisać na nowej karcie niestety. Przypomnę to, co mieliśmy tam. U15 to było 120 plus 14 razy D. Spójrzmy jeszcze raz na tę kartkę tutaj. I tu miałem dane, że D jest równe minus 7, tak? Przed chwilą sobie to policzyłem. D jest równe minus 7, więc wprowadzam to do naszego wzoru na 15 wyraz ciągu. No i w końcu mam, że to jest 14 razy minus 7. No a to jest z tego, co mi tutaj wyszło, 22. U15 jest równe 22. No i tak to właśnie obeszliśmy, jakby to było trochę już z drugiej strony jakby potraktowane
z drugiej strony potraktowane było to zadanie. No możemy sobie zrobić jeszcze jedno takie tego typu właśnie, czyli na przykład ciąg arytmetyczny. Ciąg arytmetyczny ma siódmy wyraz równy 16,5, wyraz równy 24. 12 wyraz równy 24. Nie 24. Źle spojrzałem w tej zadania. Bardzo Was przepraszam. A nie, dobrze, bo tutaj jest powielone. Przepraszam. 24. I mamy znaleźć 24 wyraz. To tak się pomyliłem. 24 wyraz jest szukany. To są moje dane tutaj wsadowe. Znajdę 24 wyraz. Czyli co mam dane? Mam dane, że tak. U7 jest równe 16,5. U12 jest równe 24. A U24 jest szukanym w tym zadaniu. No to tutaj nie znam ani pierwszego, żeby policzyć U24, muszę znać A, czyli pierwszy wyraz ciągu, plus N-1, czyli plus 23 razy D, którego też nie znam. Więc tutaj nie znam ani A, ani D. Muszę go wyciągnąć z tych wyrazów, które mam dane. Co teraz będę tutaj robił? Piszę, że U7 to jest A plus 6 razy D. 6 razy D, dlatego że postępuje zgodnie z wzorem. I to jest równe 16,5. Wiem również, z tego wciąż nie mogę policzyć, bo mam tutaj tylko jeden układ i dwie niewiadome. Wiem też, że U12 to jest A plus 11, N-1, tak, razy D. A to jest równe 24. I teraz mam niejako układ taki mały równe i z tego mogę bez problemu wyliczyć i A, i D. No to po prostu przystępuję do liczenia, śmiało. Mogę sobie wyciągnąć, odjąć sobie te dwa układy od siebie, wymnożę to przez minus 1 na przykład ten na dole, razy minus 1 powiedzmy. Chociaż chyba wolałbym ten na górze wymnożyć. Chyba wolę ten na górze wymnożyć. Pomnożę sobie tutaj razy minus 1. Więc tu mam teraz minus A minus 6D równa się minus 16,5. Na dole mam A plus 11D równa się 24. No i z takiego układu tutaj od razu sobie liczę, że A mi się skraca. To się doda, więc mam, że 5D jest równe A z tego 24 minus 16,5 to jest 7,5. Dzielę w tej chwili przez 5 i mam, że D jest równe 1,5. Policzyłem sobie D. D jest równe 1,5, no i w tej chwili mogę sobie podstawić dowolnie, ja sobie powiedzmy podstawię do tego pierwszego. Mam, że A plus 6 razy D, czyli 6 razy 1,5 jest równe z tego, co tutaj mieliśmy, 16,5. Więc z tego wynika 6 razy 1,5 to jest 9, więc jak to sobie przeniosę na drugą stronę, to wyjdę ostatecznie na to, że A jest równe 7,5. A jest równe 7,5. A jest równe 7,5. No to super. Policzyliśmy sobie D, policzyliśmy sobie A i w tej chwili jestem już całkowicie gotowy na to, żeby policzyć 24 wyraz tego ciągu, czyli to, co się nas pytali na początku. 24 wyraz tego ciągu to jest pierwszy wyraz ciągu plus 24 minus 1, czyli plus 23 razy. I teraz różnica w tym ciągu arytmetycznym, czyli to, co policzyłem, tam D było 1,5 razy 1,5. No i to jest, ja już policzyłem, żebym nie musiał tego robić tutaj na wizji. 24 wyraz tego ciągu jest równy 42. I tak to się właśnie liczy. Z tego podstawowego wzoru, jak widzisz, tylko teraz korzystam bez przerwy. Jeszcze mam takie jedno zadanie, żeby nie było, że uczymy się matematyki tylko dla uczenia się matematyki. Takie przydatne życiowe zadania. Mamy na przykład wartość samochodu. Oryginalna wartość samochodu, czyli taka, którą kupujemy w salonie, była 25 600 zł. 25 600 zł, jakiś sobie tam kupiliśmy samochód. No i wiem, że mój samochód traci na wartości 90 zł
na każdy miesiąc, czyli co miesiąc, miesiąc jeden, powoduje, że o 90 zł leci w dół cena samochodu, czyli tracę na wartości. Jak wiadomo, samochody bardzo szybko tracą na wartości. I tutaj teraz spojrzymy sobie na to zadanie trochę z innej strony, bo będę pytał, ile czasu zajmie, żeby wartość samochodu spadła poniżej 15 tysięcy. 15 tysięcy. 15 tysięcy lub niżej. Lub niżej. Ile czasu musi upłynąć? Załóżmy, że wiem, że ktoś sobie taki samochód kupił, jego wartość spada 90 zł na miesiąc i ile czasu muszę poczekać, aż na przykład będę mógł go odkupić za 15 tysięcy od jakiegoś dealera czy od kogoś. No dobrze, no to policzmy. Wiem, że wyrazy tego, czy wartości tego samochodu, wartości podczas tego opadania przez miesiące, ułożą mi się w ciąg arytmetyczny właśnie, dlatego że będę odejmował co miesiąc o 90 zł od tej kwoty wyjściowej. Czyli na początku kupuję samochód w salonie. Na początku mam samochód kupiony z salonu 25 600 zł. Miesiąc później już mam 25 510 zł. Dwa miesiące później mam 25 420 zł. Więc jak widać, to mi się układa i tak dalej. To mi się układa w ciąg arytmetyczny. Ciąg arytmetyczny, w którym pierwszą wartość mam A równą 25 600 zł, w którym mam różnicę D. Mogę sobie odjąć te dwa wyrazy, no ale wiem po prostu, że to jest o 90 zł opada, czyli to jest minus 90 zł. Minus 90 zł, bo D jest jakby z definicji to, co dodajemy, a jeżeli one są coraz mniejsze, to znaczy, że D jest ujemne, tak? Stąd się to bierze. Czyli teraz tak. Ja nie wiem, którego wyrazu ciągu szukam. Ja właśnie muszę odkryć, którego wyrazu ciągu szukam, bo ja się nie pytam na przykład, ile będzie warty ten samochód po roku. To wtedy bym szukał 12 wyrazu tego ciągu. Wtedy bym szukał 12 wyrazu ciągu. A tak, ja muszę teraz zadziałać w drugą stronę i zobacz, jak to będę robił. Mam n-ty wyraz ciągu, nie wiem który, równa się 25 600, czyli moje A plus, no i teraz tak, nie wiem jaki jest wyraz, więc stosuję ten ze wzoru N-1 razy minus 90 razy minus 90. No i to jak teraz trochę uproszczę, to mam 25 600 minus 90N plus 90. To 90 dodam sobie tutaj i mam w końcu, że to będzie 25 690 miało być. Tak, bo dodałem sobie tą 90 tam. 25 690 minus 90N. Tak wygląda teraz wzór jakby na ten n-ty wyraz ciągu, który szukam. I chcę się dowiedzieć, kiedy jego wartość będzie równa 15 tysięcy, więc porównuję. 15 tysięcy, tak, bo chciałem się dowiedzieć, kiedy będzie 15 tysięcy lub mniej. Więc sprawdzę dla równy 15 tysięcy. Wtedy będę wiedział, że im dalej, tym jakby on bardziej traci na wartości. Więc 15 tysięcy ma być równe 25 690 minus 90N. To jest mój właśnie n-ty wyraz ciągu. Przy czym N to jest właśnie liczba miesięcy, bo co miesiąc on traci 90. Co miesiąc jest to 90 od niego odejmowane. No to teraz sobie to przenoszę tak, że to 90 sobie przyniosę na lewo, 15 tysięcy przyniosę na prawo, czyli mam 90 N-ów równa się 25 690 zł minus 15 tysięcy zł. No i jeżeli to sobie teraz odejmę i podzielę, to będę miał, no tego już na pewno w pamięci nie będę robił, 25 690 minus 15 tysięcy równa się tyle, 10 690 i jak podzielę sobie to na 90, to wychodzi mi, że to jest 118,7777, tak? 118,7778 zaokrąglimy. Czyli po tylu miesiącach. No czyli dokładnie po ilu? No nie mam dziesiątych części miesiąca. On co miesiąc, załóżmy, że zawsze pierwszego traci na wartości. Więc po 118 miesiącach on jeszcze nie będzie, on będzie miał trochę więcej niż 15 tysięcy, tak? Zobacz, skorzystajmy sobie w takim razie z wzoru, żeby to sprawdzić. Po 118 miesiącach ile będzie warty ten samochód?
Będzie warty 25600, 25600 minus 90 razy 118. 118. Czyli będzie warty 14980. 14980 to mi wyszło, aha, za dużo, bo ja muszę mieć właśnie 25690, tak? Taki był mój wzór. To przepraszam, jeszcze raz powiedzmy. 25690, tak? To jest wzór na n-ty wyraz tego ciągu. Minus 90 razy 118. Po 118 miesiącach on będzie warty 15 070 zł. Dlatego ja muszę to zaokrąglić aż do całości. Czyli powiedzieć, że to jest n równa się 119. 119 miesięcy. I zauważ, że nawet tutaj nie będziemy zaokrąglać tego tak samo, jak to mamy w zwykłej liczbie, czyli od połowy w górę, tylko zawsze, jak będzie cokolwiek powyżej, musimy zaokrąglić do następnej wartości, dlatego że n jest liczbą, musi być liczbą całkowitą jako wyraz ciągu i to jest moja odpowiedź. Więc jeżeli potrzebuję 118 i 1 trzecią miesiąca, czyli 118 miesięcy i 10 dni, to się jakby zaokrągla i tak do 119, bo muszę się zdecydować na którąś z tych wartości, albo 118, albo 119. 118 nie wystarczy, musi być 119. Widzisz, to było takie zadanie trochę w drugą stronę prowadziliśmy nasze rozumowanie tutaj. No, także to są takie podstawowe zadania z ciągów arytmetycznych. No dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.